Hrabia Conchita. Także proszę Państwa, tutaj nie będziemy gadać o żebraniu, bo oni tu wiesz kościoły budują. Jakby tych kościołów w Warszawie było mało. Przecież stoi jeden obok drugiego kościół i to nic z tego nie ma, bo ludzie są tak podli, proszę Państwa, że nie wiem po co to robić. Czy nie lepiej, żeby ten kościół był w Twoim domu? Filemona 2? Biblia mówi. Jeżeli Biblię chcesz znać, no to trzeba znać ją dobrze, no. Także proszę Państwa, buziaczki, proszę jeść kaczki, wziąć się do czytania Pisma Świętego i będzie wszystko w porządku, będzie okej. Zapraszamy serdecznie. Czekamy, aż te dziadowskie reklamy się skończą, bo przecież oni, jak nie mają na czym zarabiać, to zarabiają na tych reklamach. Coś obrzydliwego. Coś obrzydliwego. Czekamy dalej, aż te reklamy się skończą. Ale oni, wiesz, z uporem maniaka, tak jak te różańce odmawiają. Też będą klepać, będą je, żeby... Ojej, naprawdę, ten Bóg to strasznie cierpliwy musi być, który mieszka w niebie, że oni zdrowaś Mario, taka pewna jedna jechała zakonnica autokarem i siedziała zdrowaś Mario, mówi, siedziała obok siostra i mówi, proszę pani, czy pani jest zdrowa? Tak kilka razy do niej, a ona tak się wściekła potem, że nie wiem, dlaczego pani się tak denerwuje. Przecież jak Matka Boska w niebie by się nie zdenerwowała, gdy co sekunda się ją o zdrowie pyta. Jak się ta zakonnica spojrzała, jak się wściekła, proszę pani. No, także widzicie państwo, popswajo, czorcwajo, ona nawet tego nie zrozumiała, co ta siostra powiedziała, a to co ta siostra powiedziała, było strasznie wymowne. No, że Bóg nie lubi modlitw długich, powtarzających się, ale żeby to człowiek nabrał mądrości, pomimo tych tytułów zaszczytnych, prawda? Z szacunkiem, tak się słyszę w radio. Ojejku, daj spokój. I tego szacunku nie ma. Z szacunkiem i tego szacunku nie ma. Bo jak się to wymusza, no to szacunku nie ma oczywiście. Szacunek to musi wypływać z wiary, z miłości, z tego, że się prawdziwego Pana Boga zna, Jehowę, a nie jakiegoś, wiesz, Zeusa, bo oni wzięli Zeusa, wiesz, i brodę Zeus miał i archeologowie, uczeni, bibliści udowodnili, że po prostu w tych kościołach katolickich to oddaje się cześć Zeusowi, no bo ten Bóg to nie jest Bóg Jahwe, to nie jest Bóg Jehowa, tylko to jest jakiś starzec ze siwą brodą, no to więc uparli się tutaj badacze, kto to jest, skąd się on wziął? No to, że to po prostu, proszę Państwa, jest Zeus, udowodnili. Także proszę szukać religioznawstwo w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 56 w Warszawie. Zapraszamy. Osiemnasta w Polsce. Czas na informacje dnia. Kolejne zwycięstwo Polaka. Kamil Stoch wygrał w Innsbrucku trzeci konkurs 66. turnieju czterech skoczni. Rodzina prezydent Warszawy deklaruje zwrot miastu ponad 2 milionów złotych pozyskanych ze sprzedaży udziałów w kamienicy przy Noakowskiego 16. Minister edukacji i premier podpisali list promujący szkolnictwo zawodowe. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Kamil Stoch wygrał w Innsbrucku trzeci konkurs 66. turnieju czterech skoczni i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji imprezy. Polak skoczył 130 i 128,5 metra, uzyskując nieco ponad 270 punktów. Tym samym o 14,5 punktu wyprzedza Norwega Daniela Andre Tandego. Podium uzupełni Niemiec Andreas Wellinger. To trzecie zwycięstwo Kamila Stocha w tym turnieju. W sobotę triumfował w Oberstdorfie, a w poniedziałek w Garmisch-Partenkirchen.
Andrzej i Dominika Walcowie, czyli mąż i córka prezydent stolicy, zadeklarowali zwrot miastu Warszawa ponad 2 milionów złotych. Chodzi o środki, które pozyskali ze sprzedaży swoich udziałów w kamienicy przy Noakowskiego 16. To odpowiedź na decyzję komisji weryfikacyjnej, która uznała, że do przekazania kamienicy w prywatne ręce doszło z rażącym naruszeniem prawa. Te kamienice już stare są ruchome, a oni jeszcze tam, wiesz. Na swojej stronie internetowej mąż prezydent stolicy. Dziś członkowie komisji weryfikacyjnej to potwierdzili. Sebastian Kaleta zwrócił uwagę na element poszanowania prawa. Pan Andrzej Walc, składając to oświadczenie, można powiedzieć, że szanuje prawo obowiązujące. To znaczy szanuje to, że takie decyzje organy państwa mogą podejmować. Komisja z kolei szanuje to, że pan Andrzej Walc od decyzji komisji chce się odwołać. Poseł Paweł Lisiecki dodał, że kamienica nigdy nie powinna zostać przekazana rodzinie Walców. Wszelkie środki pochodzące ze sprzedaży tej kamienicy również nie powinny należeć się dla beneficjentów wymienionych w decyzji. No wiesz, oni mają te pieniądze, bo ja wiem, że tu w Polsce żyje się z dnia na dzień, no ale Walcowie chyba gdzieś tam w tych rajach reprywatyzacji kamienicy przy Malewskiego 16 zostali zobowiązani do zwrotu miastu ponad 15 milionów złotych. Jolanta Tylkowska, Polskie Radio. Polsce nie grożą sankcje wynikające z zastosowania artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej, mówi wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Polityk odniósł się w ten sposób do wczorajszego spotkania premierów Mateusza Morawieckiego i Viktora Orbana. Zastosowania procedury wynikającej z artykułu 7 domaga się Komisja Europejska, która zarzuca Polsce łamanie unijnych zasad praworządności. Na podstawie tych zapisów wobec danego państwa Komisja Europejska mogłaby zastosować szereg sankcji. To nie dotyczy Polski, powiedział wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Sankcje na pewno Polsce nie grożą. To, co powiedział premier Orban, bardzo jednoznacznie pokazało po raz kolejny, że Bruksela nie ma żadnych, nawet 1% szans na to, żeby zasądzić sankcje wobec naszego kraju. Weto tylko jednego z państw unijnych zablokuje ewentualne sankcje. W zapewnienia o pomocy Węgrów nie wierzy poseł PO Marcin Kierwiński. A na samym końcu Orban i tak zważy wszystkie racje i uzna, że bliżej mu z politykami z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, a nie z niepoważnymi politykami z PiS. 9 stycznia premier Mateusz Morawiecki będzie kontynuował rozmowy z przewodniczącym Komisji Europejskiej. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Minister edukacji Anna Zalewska i premier Mateusz Morawiecki. Życie to walka. Pan Jezus Chrystus też jak szedł głosić to, był znienawidzony, no bo przecież cały świat w mocy złego leży. Oni myśleli, że sekta to jest coś malutkiego takiego, wiesz, jak Świadkowie Jehowy. Sekta to jest coś takiego wielkiego, jak katolicy. Przecież to, proszę państwa, o czym my tu mówimy? W III, IV wieku już do odstępstwa doszło, wtedy, kiedy Świadków Jehowy w ogóle nie było, ani mormonów, ani ewangelików, nawet prawosławnych nie było, proszę państwa. O czym my tutaj mówimy? A te największe sekty się rozrosły i one przyjęły całe pogaństwo w 325 roku. Konstantyn Wielki połączył synkretyzm, był, prawda? Wszystkie kultury, opcje, religie, a katolicy o tym nie chcą wiedzieć. Nie chcą wiedzieć ludzie, którzy mają nie wiadomo jakie tytuły, bo chyba o to chodzi, żeby mieć tytuły, udawać mądrego, a głupim się jest. No, także proszę do czytania Słowa Bożego się nakłonić i żeby ten kark nie był taki twardy, byś się mogła pokłonić nad Słowem Bożym. Cała ta sytuacja przedstawi nasze piękne miasto w niekorzystnym świetle. Inna obawa? Worki i torby pozostawione przez bezdomnych mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Są już głosy krytyki. Guardian cytuje innego radnego, który apeluje o rozwiązanie... Znowu o bezdomnych gadają, bo przecież tak łatwo to słowo wychodzi. Nawet tym moherowym, którzy w kościółkach swoich Jezuska pokazują na sianku, w sumie jako bezdomnego człowieka, że Jezus Chrystus był bezdomny, to co? Szybko się to
święto już skończyło? No Jezus, jeśli był bezdomny naprawdę, no to powinni jakoś tak poważniej traktować. No, Jezus był normalnym człowiekiem, a na sianku to sobie oczywiście, że mógł pospać, ale miał złote i bogate, drogie buciki, że jak uciekali z Józefem i Marią do Egiptu, to nawet Jezuska okradli, żeby ten Jezusek był bezdomny, żeby Jezusek spał na sianku, to by może nie było z czego Jezuska okraść, prawda? A jednak go okradli. Ja wiem, że można bezdomnych, że można biednych i ubogich okraść, bo dzisiaj to ludzie są w posiadaniu różnych rzeczy i bezdomni, albo tak jak Lady Gaga, która świadomie sobie bezdomność, jak to gazeta powiedziała, że Lady Gaga jest bezdomna, świadomie sobie tę bezdomność obrała, wybrała, no bo nie ma czasu mieszkać po prostu, ciągle się przebiera, ciągle się przebiera, ciągle się przebiera, ciągle się przebiera. O numer rachunku bankowego. Komisja na tę propozycję przystała z entuzjazmem. W sumie rodzina prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc ma zwrócić ponad 5 milionów złotych, z czego mąż prezydent i córka nieco